W dzisiejszym odcinku dowiesz się, czy forsowana obecnie ustawa da państwowym służbom wgląd do twoich wiadomości na komunikatorach? Jak to jest z tym UOKiK-iem, kiedy influencerzy nie oznaczają pochwalnych peanów na temat partii politycznych oraz trochę więcej tego, czego można się spodziewać po specyfikacji głośnych laptopów dla czwartoklasistów? Zapraszam! Prawo komunikacji elektronicznej jest dość kontrowersyjną ustawą, która już została ochrzczona jako Akta 3. Dla przypomnienia młodszym, Akta to była bardzo kontrowersyjna unijna ustawa wprowadzająca narzędzia do cenzury internetu, przez którą przeszło 10 lat temu przez Polskę i nie tylko, przeszły bardzo duże protesty. Dokument ten przejrzała Fundacja Polskie Veto i sprawa wygląda naprawdę fatalnie. W dużym skrócie, chodzi o to, że polskie służby, takie jak Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, CBA i Krajowa Administracja Skarbowa będą miały pełny wgląd do naszych komunikatorów internetowych, treści wiadomości e-mail oraz do naszej lokalizacji. Na całe szczęście aż tak źle nie jest i doszło tu do pewnej nadinterpretacji. Jak wskazują przedstawiciele Związku Cyfrowa Polska, prawo to ma dotyczyć nie tyle wglądu do wiadomości, a do wszystkich danych związanych z wiadomościami, a to nie to samo. Przy okazji wszystkie serwery komunikatorów działających w Polsce mają zostać ulokowane w naszym kraju. To oczywiście nie wszystko, co nowa ustawa ze sobą niesie. W końcu to aż 3,5 tysiąca stron, czyli aż 17 kg papieru. Znajdziemy tam m.in. zapis, że każdy dostawca usług telewizji cyfrowej lub satelitarnej ma obowiązek zakodować kanały TVP na pierwszych 5 przyciskach pilota. Kolejną szeroko dyskutowaną historią z mijającego tygodnia jest ta związana z Filipem Zabielskim, czyli jednym z najpopularniejszych TikTokerów w naszym kraju, którego obserwuje aż 4,6 miliona osób i wykazuje się on niezwykłym wręcz przywiązaniem do obecnie rządzącej partii w Polsce. W swoich materiałach tak ją zachwala, że wiele osób podejrzewa, że to nie jest jego własne zdanie, a opinia stworzona na drodze współpracy marketingowej, która nie została oznaczona. Z tego też powodu UOKiK jest wzywany do przyjrzenia się sprawie, ponieważ influencerzy mają obowiązek informować o każdej współpracy, jak coastery. A kryptoreklama jest zakazana. Mimo to urząd odmówił podjęcia takich działań i trzeba przyznać, że ma za tym dość mocne argumenty. Po pierwsze, nie da się udowodnić, że Filip Zabielski rzeczywiście nie wygłasza własnych opinii. Partia polityczna i jej ocena to nie jest żaden magiczny suplement diety czy inne słuchawki, których jakość da się porównać do konkurencyjnego produktu. Co więcej, i to drugi dość mocny argument, partia polityczna nie jest nawet produktem ani usługą, natomiast Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się ochroną konkurencji i konsumenta, czyli dotyczy tylko towarów i usług, a nie kwestii poglądów politycznych. Wróćmy zatem do laptopów dla czwartoklasistów. Czego by nie mówić o samym projekcie, to trzeba przyznać, że same wymagania prezentują się naprawdę sensownie i mówimy tu o maszynach, które mogą posłużyć przez wiele lat procesu edukacji. Laptopy te wedle wymagań mają mieć minimum 8 giga pamięci RAM z możliwością rozbudowy do przynajmniej 16 giga w przyszłości, czyli jak najbardziej sensowną ilość na czasy obecne, która ulegnie poprawie, kiedy aplikacje i strony internetowe staną się jeszcze cięższe. Dysk SSD o pojemności przynajmniej 256 giga. I okej, to nie jest zbyt dużo, ale to świetny wybór, bo HDD są mimo wszystko dość wolnymi przestrzeniami i za kilka lat to może stanowić spory problem. Matryce Full HD minimum 13 cali. Nie ma więc mowy o zbyt małym, a co za tym idzie niewygodnym laptopie ze straszną klawiaturą. Sama matryca ma być także matowa. Kamerka HD, więc koniec z pikselami podczas zdalnych zajęć. Twarz ucznia będzie doskonale widoczna. Zasilacz USB-C, czyli coś, co pod względem wygody prezentuje się na olbrzymi plus. Chociaż niektórzy serwisanci kręcą nosem na takie rozwiązanie jako mniej bezpieczne dla płyty głównej. Max 2,5 kg wagi bez zasilacza, żeby dzieciakom nie wysiadły kręgosłupy. I
procesor. Tu są pewne wątpliwości. Musi on zdobyć minimum 1100 punktów w teście Crossmark. Nie ma więc mowy o jakimś słabowitym Celeronie, jednak test ten bardzo nie lubi procesorów AMD, z których nawet te mocniejsze nie są w stanie zdobyć wymaganej liczby punktów. Wiadomo więc, że będzie to Intel. Fachowcy wskazują tutaj jako faworyta i3115G4. Jednostka ta nie jest co prawda najnowsza, to jednak mimo wszystko do nauki jak najbardziej styknie, a i w Minecrafta i Ligunie da radę na tym pograć. Jak ogłoszą, jaki model wygrał przetarg, może postaram się kupić takiego laptopa, żeby zobaczyć, do czego zdolna jest taka bestia. Natomiast niezmiennie jestem zdania, że zagrywka ta ma mało wspólnego z realną chęcią pomocy uczniom, a jest wyłącznie obliczona na zbicie kapitału politycznego. I jest mi serio smutno, jak cynicznie jesteśmy rozgrywani jako obywatele i wyborcy. Naprawdę bym wolał, żeby w kraju panowały warunki, w których nie obciążając za bardzo budżetu, każdy może sobie takiego laptopa kupić, a nie żeby państwo musiało nam, bądź nie, cokolwiek dawać i fundować. Tym bardziej, że to nie państwo daje, a my wszyscy z naszych podatków. Ale to już temat na dużo dłuższą rozmowę i raczej nie na tym kanale. I jak wiecie, ja nie jestem już czwartoklasistą, choć humor może sugerować inaczej, więc jeżeli chcecie, żeby było mnie stać na zakup takiego laptopa do recenzji dla Was, koniecznie zostawcie subika oraz podziękujcie partnerowi naszej ulubionej newsowej serii, czyli Ghostery. Gorąco zachęcam Was do odwiedzenia ich strony. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób możecie poprawić swoją prywatność w internecie, link znajdziecie w opisie filmu. I przypominam, że z kodem DUCHKEBABA zyskujecie specjalny pakiet kontrybutora na 3 miesiące za darmo. Warto skorzystać z takiej promocji. A tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!